Celem tej kontroli będzie także sprawdzenie, czy my, jako płatnicy, jako podatnicy, uzyskujemy usługę należytej jakości za te poważne środki, które asygnuje Narodowy Fundusz Zdrowia na opłacanie kardiologii inwazyjnej. Niewątpliwie polska kardiologia w ostatnich kilkunastu latach osiągnęła sukces światowy. Leczymy zawały serca i stany przedzawałowe bardzo nowocześnie, uzyskujemy doskonałe wyniki. I koszt dla funduszu jest naprawdę nieduży, jeśli porównamy... Ten sam koszt w Unii Europejskiej generalnie czy w krajach OECD czy w Stanach Zjednoczonych. My leczymy najtaniej tych pacjentów, co nie znaczy, że najgorzej. My leczymy ich najlepiej, bo, bo tak naprawdę statystyki wskazują, że umieralność w zawale w Polsce należy do jednej z najniższych w krajach OECD. Jesteśmy tutaj w pierwszej trójce wszystkich krajów OECD, i jeśli chodzi o umieralność, świeżym zawale serca. Na Natomiast pytanie jest to, czy, czy system to docenia. Chyba nie, dlatego że ten nasz sukces, jak to zwykle w naszym kraju, jest od razu stawiany pod znakiem zapytania. Kontrakty są niższe od. Oczekiwań, od potrzeb, ale o tym, o tym mówią wszyscy. Z kolei wiem, że NFZ mówi, że są pieniądze, tylko te pieniądze powinny być lepiej wykorzystywane. Ja wizytując poradnie kardiologiczne rozmawia byłam zaskoczona dlatego że wydawało mi się że kardiologów w poradniach kardiologicznych brakuje okazuje się że tych kardiologów nie brakuje że w tych poradniach w których byłam uzyskiwałam informację że kardiologzy chętnie się zgłaszają do poradni bo na terenie województwa mazowieckiego jest ich Duża w tej chwili liczba, więc problemów kadrowych nie ma, natomiast kierownicy przechodni mówili, że y, mogliby zatrudnić więcej lekarzy, mogliby wydłużyć godziny pracy lekarzy, gdyby mieli wyższe kontrakty. Jednakże myślę, że ta prawda leży, leży także tutaj troszkę po środku. Wszyscy zgodnie podkreślali, w Polsce nastąpił olbrzymi, w ciągu ostatnich lat olbrzymi Postęp w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, i to jest wielka zasługa y, kardiologów z całego kraju, y, tworzących się ośrodków kardiologii interwencyjnej, a także płatnika, który za te procedury płaci. Narodowy Fundusz Zdrowia do tej pory oczywiście wyceniał świadczenia, które, które kontraktował. Te analizy wewnętrzne zawsze były robione. Również sama, sama wycena podlegała konsultacjom przed ich umieszczeniem już w katalogu, w zarządzeniu prezesa. Naszym celem jest to, żeby koszty zdecydowanej większości pacjentów, czy ta średnia realnych kosztów wykonania świadczeń, była. Poniżej oczywiście tej ostatecznej wyceny. Natomiast to ostateczną, ostatnią interwencję, którą robimy jest właśnie w tym, w tym roku. Ale tylko częściowo nam to zadanie spadnie, ponieważ dalej um, w. Agencji będzie potrzebny płatnik do tego, żeby nad tą wyceną pracować, tak, bo my mamy dane z całego kraju, możemy określić ilość danych świadczeń, tak? która, która w, jakby w bieżącym roku i w prognozowanych latach nastąpi, bez czego też ta wycena nie będzie możliwa, więc tak do końca kompetencje oczywiście oddajemy, natomiast nie do końca samo zadanie z nas spada, tak? bo, bo to nie, nie oznacza, że płatnik będzie musiał potem również wdrażać tą wycenę, czyli ostatecznie ją negocjować z wykonawcami. To też nie, nie jest tak łatwym zadaniem? Ubolewamy nad tym, że nikt nie, leczy, nie, nie liczy yy, 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 wskaźników kosztowo efektywnych naszego leczenia. One są bardzo wysokie. W wielu przypadkach właśnie te małe ośrodki rozsiane po całym, po całym kraju, one wręcz przynoszą korzyści dla, dla całego systemu, bo y, leczą taniej y, w sensie y, płatności ze strony funduszu. Są to często ośrodki wybudowane ze środków niepublicznych, a więc ograniczamy te, te koszty społeczne o nawet 33%, czyli koszt leczenia pacjenta w ośrodku takim małym prywatnym gdzieś w szpitalu powiatowym czy przy szpitalu powiatowym jest o jedną trzecią mniejszy niż w dużym szpitalu, który leczy dokładnie to samo ale gdzie y, trzeba było wydać środki publiczne na budowę tego szpitalu, wyposażenie, a dalej na odtworzenie y, tego majątku.